19 października 2010 roku do Okręgowego Biura Poselskiego Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi wtargnął Ryszard Cyba, sympatyk Platformy Obywatelskiej, a w przeszłości członek tej partii. Miał pistolet, paralizator i nóż. Najpierw wyjął pistolet i zaczął strzelać. Trafił 4 pociskami Marka Rosiaka, asystenta posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Wojciechowskiego, zabijając go na miejscu. Strzelał też do Pawła Kowalskiego, asystenta posła na Sejm Jarosława Jagieły, ale nie trafił go ani razu. Po wystrzelaniu całego magazynka, czyli 8 nabojów, poraził Pawła Kowalskiego paralizatorem w nogi, a następnie wyjął nóż i próbował poderżnąć mu gardło. Kowalski zasłaniał się i Cyba zdołał tylko poranić mu szyję i ręce. Bardzo szybko z pomocą przybyli strażnicy miejscy, ponieważ ich biuro znajdowało się obok biura poselskiego. Jeden ze strażników, który w przeszłości był komandosem, obezwładnił Cybę, który podczas napadu wykrzykiwał, że nienawidzi PiS i chciał zabić Kaczyńskiego, ale nie mógł tego dokonać, ponieważ jest on pilnie strzeżony. Już po zatrzymaniu powiedział dziennikarzom, że żałuje, że nie ma już broni, bo powystrzelałby wszystkich pisowców. W czasach PRL Ryszard Cyba handlował walutą i, jak to zwykle bywało, był jednocześnie konfidentem milicji. Następnie wyemigrował do Kanady, gdzie przebywał przez 10 lat. Po powrocie do Polski mieszkał w Częstochowie i pracował jako taksówkarz. Do Platformy Obywatelskiej zapisał się w roku 2004. W roku 2006 skreślono go z listy członków, bo nie płacił składek. Nie wyjaśniono, w jaki sposób zdobył pistolet. Nie mógł go kupić legalnie, bo nie miał pozwolenia na broń. Pistolet nie znajdował się też w rejestrze utraconych. W grudniu 2011 roku Ryszard Cyba został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności.